Panowie, co was napędza do Pszołajów? To, że jest w zimę. Ale nie ma zimy, zobacz, zielona trawa. Teoretycznie jest. Potrzeba ruchu intensywnego. Tak. Lepszy jest rower o tej porze roku niż latem? No, ten... Rower jest idealny na cały rok po prostu. Przy zimą po śniegu też się fajnie jeździ. A w zimie szczególnie właśnie, bo to jest raczej wyjątkowa rzecz. A co takiego unikatowego jest w tych Pszołajach? No to, że są takie kompaktowe, że trasa jest krótka, że jest bardzo intensywny, dynamiczny. Za każdym razem są inne warunki, jest błoto, jest śnieg, ślisko. Także no to jest wyjątkowe. Tyle, że przypinasz numer startowy tylko na Pszołaje, czy też latem przypinasz numer na szosę, na MTB? No na szosę, tak. A w zimę też trochę trenuję na torze. Mamy zajęcia, także raz w tygodniu. Tak, żeby się ruszać po prostu. Tu startujemy już w najstarszej kategorii, także... Ale na mistrzostwach Polski są jeszcze starsze. No to prawda, tak. No wyszła dwa oczka wyżej. No dokładnie, dzięki. Dziękuję. Jurek, a ty w sumie chyba z MTB przyszedłeś na Pszołaje, nie? To ostatni rower w domowej stajni sprzętu? Nie, mam wiele rowerów, nawet aż za dużo. Ale nie, w sensie jakby Pszołajówka się jako ostatnia pojawiła. Czy miałeś już Pszołaj wcześniej? Nie, miałem Pszołaj w 2015 roku. Zacząłem na Pszołaju jeździć i od razu w sumie startować też tak no, na poważniejszych imprezach. Na mistrzostwach Polski, Europy, nawet świata byłem swego czasu. I dla mnie to najbardziej interesuje w roku, to sezon pszołajowy. A krótko, intensywnie, konkretnie? No i najważniejsze, że cały wyścig to jest niesamowita potrzeba koncentracji, uwagi i techniki. No, duża bolączka jest taka, że z kolei tego nie ma koło domu za dużo, nie? Z waszej perspektywy Warszawy, no większość wyścigów, nie licząc syrenki, mistrzostw Warszawy jest daleko. Ale te trasy, co ty wymyślasz, to korzystam z nich często treningowo. Najbardziej mi szkoda skryże, tak się jakoś, bo to najlepsza do treningów trasa była. Znaczy tam nadal jeździć można, natomiast jakby no, zaczyna się inwestycja i teren znowu jest niedostępny. Ale nie ma co narzekać, w Warszawie jest wszędzie. Często jeżdżę do lasów tych hojnowskich, czy jeździłem do Mazowieckiego Parku. Na drugą stronę wieś, mamy fajną ścieżkę teraz przy tym nowym moście, też jest gdzie jeździć.